Teraz chciałam troszeczkę dotknąć innego tematu, również związanego z showbiznesem i z programem Dzień Dobry TVN, bo tam pani przez wiele, wiele lat przebywała. I chciałam się zapytać, jaka jest atmosfera tak od wewnątrz na planie Dzień Dobry TVN? Powiem tak, ja pracowałam w redakcji Dzień Dobry TVN 14 lat i mam ogromny sentyment do tego miejsca. Tam pracuje armia naprawdę cudownych i bardzo zdolnych ludzi. Dzisiaj rano akurat byłam gościem, czyli po raz pierwszy byłam po takiej drugiej stronie i poczułam się, jakbym przyszła do takiego swojego drugiego domu. I tam rzeczywiście ludziom bardzo zależy na tym, żeby każdy temat był zrobiony no świetnie, rzetelnie, żeby nie zrobić gościom krzywdy, ale żeby się dowiedzieć jak najwięcej. I atmosfera między tymi ludźmi jest wspaniała. To jest świetne miejsce. A jak wspomina pani współpracę z Kingą Rusin, no bo teraz na kanapach Dzień Dobry TVN wśród prowadzących wiele zmian. No Kinga jest i zawsze była niezwykle profesjonalna, zawsze perfekcyjnie przygotowana do każdego programu i każdy prowadzący, który był tak długo jak Kinga, no zostawia jakiś bardzo mocny, myślę, ślad. Wspominamy często Kingę, myślę, że nie tylko ludzie, którzy pracują w Dzień Dobry TVN, ale Kingi Rusin się nie da zapomnieć, wielka osobowość. A która para jest teraz pani ulubioną? Ale wszystkie pary są cudowne. Wszystkie pary są cudowne, uwielbiam. Uważam, że skład Dzień Dobry TVN jest różnorodny. Każda para ma swój charakter. Prowadzący mają charyzmę. To są fantastyczni prowadzący.